Cześć, z tej strony ja Anna Serwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj, moi drodzy, przechodzę do Was z tematem egzogennych ciał ketonowych, czyli suplementu BHB. Był już na ten temat jeden film, i wtedy przyznałam Wam szczerze, że nie za bardzo mogę Wam polecić suplement na polskim rynku, który według mnie byłby naprawdę dobry. Natomiast to się zmieniło. Ten film to powstał we współpracy z marką Biketo i właśnie ja od nich egzogenne ciała ketonowe. Akurat w moim wykonaniu to jest tropikalne mango, które mi mega smakuje. Te ciała ketonowe testuję od jakiegoś czasu i przyszedł taki moment, że mogę Wam się z Wami tym suplementem podzielić, bo też wiele osób mnie pytało właśnie, jakie ciała ketonowe egzogenne można stosować. Więc y o tym dzisiaj i też o tym, dla kogo i w jakich y, konkretnie sytuacjach w ciągu dnia czy w jakich przypadkach warto rzeczywiście ciała ketonowe egzogenne stosować. Zapraszam. Na początek, krótkie przypomnienie, jeżeli chodzi o biochemię. Y, mamy trzy rodzaje ciał ketonowych. Yy. BHB czyli beta-hydroksymaślan, aceto-octan i aceton. E, takim głównym jakby można powiedzieć najważniejszym paliwem, e, które może zasilać nasz organizm, jest właśnie BHB, czyli beta-hydroksymaślan. I jest to ciało ketonowe endogenne, czyli które nasza wątroba potrafi samodzielnie wytwarzać. E, dlaczego Egzogenne ciała ketonowe no bo właśnie jest też suplement są różnego rodzaju egzogenne BHB, które możemy stosować z zewnątrz i daje nam to porównywalny stan pod kątem właśnie poziomu ciał ketonowych w naszej krwi, jak u osób będących na keto, gdzie po prostu organizm sam te ciała ketonowe wytwarza. Stosując tego typu suplementy, to mniej więcej y, mam, możemy dojść do takiej sytuacji jak poziom ciał ketonowych po 3-4 dniach postu, czyli y, powyżej na pewno 2 milimoli po zażyciu y, egzogennego BHB, 3, nawet 4, ale też tak jak w przypadku poziomu ciał ketonowych to jest dość indywidualna, Reakcja organizmu, więc po prostu polecam Wam samodzielnie, jeżeli macie glukometr do mierzenia ciał ketonowych, sobie to testować. Jakie mogą być korzyści płynące z suplementacji BHB? Na przykład, jeżeli jesteśmy na początku ketoadaptacji i ciężej nam idzie to wchodzenie w ketozę i przechodzenie tej adaptacji, to dostarczając sobie z zewnątrz taką gotową, że tak powiem, energię, po prostu możemy po pierwsze trochę przyspieszyć proces adaptacji, ale też po drugie... Poczuć się lepiej, no bo dostarczymy sobie paliwa po prostu z zewnątrz, wtedy, kiedy nasz organizm jeszcze skutecznie nie potrafi go wytwarzać. Więc pierwsze zastosowanie to jest ketoadaptacja, jeżeli mamy taką potrzebę, bo to też nie jest tak, że jakby, żeby wejść po prostu w ketozę, potrzebujemy tych egzogennych ciał ketonowych. Druga opcja, i to jest bardzo ciekawy temat, to jest obniżenie napadów głodu czy obniżenie apetytu. Jeżeli na przykład mamy ten apetyt za duży, jesteśmy na redukcji, i tutaj raczej mówię o byciu na diecie niskowęglowodanowej, czy na keto. To w takim wypadku przyjęcie egzogennych ciał ketonowych sprawia, że obniża nam się poziom glukozy i insuliny we krwi i także obniża się ghrelina, te, czyli te wszystkie sygnały głodu, apetytu się nam obniżają. Więc jeżeli ktoś czuje głód na keto, a czasem to się zdarza, właśnie na przykład kiedy zmniejszamy kalorykę, bo chcemy gdzieś tam jeszcze zredukować, no, to wtedy rzeczywiście może to być przydatne. Natomiast badania pokazują, że nawet osoby nie będące na keto, a właśnie suplementujące egzogeny ciała ketonowe również mają jakby to samo uczucie, czyli nie są głodne, jeżeli sobie właśnie taki suplement przyjmą, ale ja tu byłabym ostrożna i raczej postrzegam BHB w kontekście bycia na keto. Kolejna sprawa to osoby, które potrzebują utrzymywać wysokie poziomy ciał ketonowych we krwi i o tym już kiedyś Wam mówiłam, czyli jeżeli chcemy albo powinniśmy ze względów zdrowotnych, na przykład padaczki lekoopornej. Powinniśmy pozostawać w stanie ketozy, takiej klinicznej. No, to tutaj BHB jest rewelacyjne, bo utrzymuje nam wysoki poziom ciał ketonowych. Co ciekawe, najnowsze badania, bo jest wiele firm też, które badają dość mocno te ciała ketonowe. Najnowsze badania pokazują, że osoby ketozaadaptowane jakby szybciej u nich ten poziom ciał ketonowych po spożyciu BHB się obniża, a u osób, które nie są na keto, on się utrzymuje trochę dłużej. I prawdopodobnie jest to związane z tym, że po keta adaptacji, my po prostu skuteczniej i efektywniej te ciała ketonowe potrafimy w organizmie wykorzystywać, zamieniać na energię. No i słuchajcie, bardzo ważna rzecz, jeżeli jesteśmy na keto, to tak naprawdę lepiej jest te ciała ketonowe, moim zdaniem, spożywać nie razem z posiłkiem, tylko pomiędzy posiłkami. Jeżeli na przykład e, chcesz e, z rana, okazuje się, a często mi się skarżycie w, pod keto Q&A e, w komentarzach, że macie rano niskie poziomy ciał ketonowych albo macie rano mało energii, to wtedy suplementując sobie właśnie z rana BHB, automatycznie podkręcamy poziom ciał ketonowych i podnosimy też energię, więc jest to taka doraźna pomoc i działa to trochę tak jak kawa z rana, tylko dla osób na keto myślę, że działa skuteczniej, ale z kolei połączenie tego właśnie z posiłkiem, czyli dostarczanie sobie tej energii, kiedy już sobie dostarczamy energię z posiłkiem, to tak trochę porównałabym to do takiej sytuacji kiedy nie jesteśmy na keto i na przykład pijemy kawę bo się chcemy pobudzić, ale jemy też posiłek albo na przykład pijemy kawę z ciastkiem co trochę nie ma sensu bo ciastko nas uśpi, a kawa niby nas ma pobudzić, ale tego efektu nie ma. Więc tutaj em, naprawdę fajnie możemy skorzystać z suplementu BHB pomiędzy posiłkami albo nawet na czczo, jeżeli właśnie chcemy sobie dodać energii czy podnieść trochę ten poziom ciał ketonowych szybciej. A jeżeli jeszcze połączymy z kawą takie ciała ketonowe egzogenne, to ten efekt jest wzmocniony, czyli kofeina plus BHB egzogenne jeszcze jakby wzmaga ten efekt i można to też zrobić około treningowo, a nawet przed treningiem, bo tak jak kofeina jakby nieraz poprawia nasze, poprawia nasze zdolności pod kątem treningowym. To to takie samo działanie mogą mieć właśnie egzogenne ciała ketonowe. I ja, to jest moje chyba ulubione zastosowanie właśnie BHB, jako taka około treningówka. Albo z kawą, albo nawet bez kawy. Po prostu jest to doładowanie energii dla organizmu. I ja właśnie przed treningiem, albo nawet jeżeli nie wypiję przed to, sobie po prostu szybciutko w szejkerze mieszam te ciała ketonowe z wodą i nawet w trakcie treningu popijam je sobie. I na przykład dla mnie jest to bardzo fajne doładowanie pod kątem treningowym i wiem też, że wiele osób z tego korzysta, również moich podopiecznych, ale też pisaliście o tym w komentarzach. Także trzeba to na pewno przetestować na sobie, bo każdy inaczej jakby będzie... Reagował na, na BHB, ale właśnie to wykorzystanie, czyli pod kątem albo utrzymania ketozy klinicznej, albo przyspieszenia ketoadaptacji, albo właśnie około treningowo już na keto, czy żeby obniżyć sobie apetyt, czy dodać energii, poprawić nastrój, to są naprawdę moim zdaniem fajne zastosowania właśnie dla tego suplementu. Bardzo ważne jest to, żeby też zaadaptować się do BHB. Jeżeli standardowo mamy na przykład na opakowaniu, tak jak tutaj, zalecaną jedną miarkę, która tutaj jest w środku tego BHB, to polecam Wam zacząć od na przykład jednej trzeciej miarki albo przynajmniej połowy miarki i po prostu zobaczyć, jak organizm zareaguje, bo skutkami ubocznymi, szczególnie osób niezaadaptowanych do ketozy, mogą być jakieś mdłości czy biegunka, ponieważ to jest szybkie paliwo. To trochę jak z adaptacją do MCT, o której też już Wam mówiłam. Po po prostu jeżeli sprawdzisz najpierw w małej ilości, jak Twój organizm na to reaguje, to potem możesz spokojnie, stopniowo to zwiększać i dojść właśnie sobie do takiej jednej porcji, którą po prostu albo dodajemy sobie, czy to do kawy, czy do koktajlu, albo po prostu rozpuszczamy w wodzie. Co dla mnie też jest istotne, bo nieraz BHB, te suplementy są po prostu bardzo niesmaczne. A ten, ja wypróbowałam właśnie mango, naprawdę jest bardzo smaczny i z tego co wiem pozostałe również, to możecie sobie po prostu wybrać taki smak, jaki lubicie. Więc pod kątem smakowym naprawdę jest to ok, i nawet yy, mam w planie zrobić takie żelki z BHB, właśnie o smaku mango, które, które też jest, są fajne, że na przykład idziemy na trening, bierzemy sobie tylko takiego, takiego misia żelowego yy, i na tej zasadzie po prostu to suplementujemy. I to, co też jest ważne, to zwróćcie uwagę na jakość. Jeżeli chodzi akurat o, o firmę Biketo, to tutaj mamy yy, BHB, CABHB, czyli yy, wapń. MgBHB, czyli magnes, NaBHB, i do tego tylko e, naturalny, e, naturalny ekstrakt z mango, stevia erytrol jako słodziki, tak, więc to jest trochę słodkie. E, I to jest właśnie też istotne, że bo w zależności od tego, jakie to BHB jest, jakiej jakości, to tak będzie działać albo działać nie będzie. E, I tutaj akurat mamy właśnie cząsteczki BHB połączone z solami. Jest też druga opcja połączenie tego z, w estrach, natomiast te estry raczej na polskim rynku jeszcze nie są dostępne, są dużo droższe i są mniej smaczne, chociaż. Różne badania pokazują, niektóre pokazują też bardzo dużą ich skuteczność, natomiast na pewno ten suplement mogę Wam polecić, przetestowałam go i jeżeli tylko macie ochotę, to w opisie filmu znajdziecie linki, a także kod na darmową dostawę ode mnie, Joanna Salwa, jeżeli chcecie po prostu sobie takie BHB przetestować. Chętnie usłyszę od Was, czy macie doświadczenia z BHB, czy suplementujecie, czy nie. Dajcie znać. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!